Po kilku miesiącach znów możemy się przejść alejkami niedużego, ale urokliwego parku w centrum miasta. Przerwa również skończyła się w szkołach, do których powrócili nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Wideoinformator po wypoczynku też powraca i dziś będzie w nim oficjalne otwarcie skweru między ulicami Podwale i Zgorzelecką oraz rozpoczęcie roku szkolnego w lubańskich podstawówkach. Z końcem sierpnia zakończyła się modernizacja parku leżącego między ulicami Podwale i Zgorzelecką. Symbolicznego otwarcia skweru dokonali właściciel firmy Ale, która była wykonawcą robót, przewodniczący Rady Miasta, zastępca oraz burmistrz Lubania. Mamy nowe nasadzenia, nowe ławki, są też obiecane już trzy hamaki. Mam nadzieję, że wrześniowa pogoda pozwoli na korzystanie w pełni z uroków tego parku. Park już teraz cieszy Lubanian, szukających odpoczynku i wytchnienia od miejskiego zgiełku. Miejsce stanie się też hołdem dla jednej z wyjątkowych osobowości, tworzących historię najnowszą naszego miasta. Pomysł jest taki, aby ten park nosił imię Stacha Kostki, lubańskiego wybitnego opozycjonisty, twórcy lubańskiej Solidarności. Pomysł ten spotkał się z ogromną aprobatą środowiska solidarnościowego, więc myślę, że jest szansa, aby już na wrześniowej sesji Rada Miasta procedowała taki projekt. Warto podkreślić, że rewitalizacja parku leżącego w centrum miasta po obu stronach Siekierki to dopiero początek większego projektu. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak zamyślamy, jest to jakby pierwsza część rewitalizacji nadbrzeża Siekierki. Już projektowana jest druga część w stronę Jana Pawła II. Miasto stara się o środki unijne na ten cel. Jeśli uda się je pozyskać, kolejny etap inwestycji zaplanowano na lata 2026-2027. Trzeci etap obejmie budowę trasy w kierunku osiedla Piastów, a finalnie miasto zyska kilkukilometrową ścieżkę spacerową, urozmaiconą ciekawą infrastrukturą rekreacyjną. W tym roku szkolnym pierwszy dzwonek kończący wakacje rozbrzmiał dopiero 4 września. Uczniowie z większym lub mniejszym zapałem wyruszyli po kolejną porcję wiedzy i nowych doświadczeń. Nowy rozdział w życiu otwiera się przede wszystkim przed dziećmi rozpoczynającymi naukę w klasach pierwszych. Bardziej my rodzice przeżywamy ten pierwszy krok naszego dziecka, nowy etap edukacyjny po przedszkolu. Dziecko jest bardzo zadowolone, szczęśliwe. Miejmy nadzieję, że tak będą kolejne etapy edukacyjne, lata szkolne. Ślubujemy! A czy pierwszaki wiedzą, czego będą się uczyć? No pisania, jak dodawania, odejmowania, bierzmowania i dalej to coś, nie wiem, i jakieś tam rzeczy jeszcze. Przygotowanie do rozpoczęcia edukacji szkolnej to równie ważna sprawa. Jakie zakupy trzeba było zrobić przed pierwszym dzwonkiem? Piórnik, gumkę do zmazywania, ołówki, no i wszystko, co potrzeba w szkole. Czyli co jest? Farby, plastelinę, zeszyty. Ósmoklasiści mają w sobie trochę mniej entuzjazmu. Nie jest fajnie. Wakacje mogłyby być dłużej albo zero szkoły w ogóle. Byłoby najlepiej, jeżeli byłyby wakacje, ale też szkoła to jest potrzebna też rzecz, bo jak nie znasz na przykład 8 klasy, to dalej nic nie możesz zrobić. Trzeba się uczyć, uczyć i uczyć, żeby zdać. No. Lubię spędzać też czas z przyjaciółmi w szkole, a czasami lekcje są też również ciekawe i przyjemne. O pierwsze wspomnienia z czasów szkolnych zapytaliśmy osobę, która edukację zakończyła już jakiś czas temu. Pamiętam, takie rzeczy naprawdę się pamięta, ogromne przeżycie, ogromna niepewność, chociaż zazwyczaj część dzieciaków zna się, to jednak mimo wszystko nowe otoczenie, nowa pani, bo zazwyczaj to panie są w nauczaniu początkowych, w tych pierwszych klasach. Na pewno to pozostanie w pamięci na długie lata. Niech żyje! Wszystkim uczniom i nauczycielom w nowym roku szkolnym życzymy owocnej, ale i przyjemnej nauki i pracy.